Cześć wszystkim, nazywam się Konrad Laskowski. Będę chciał powiedzieć wam kilka bardzo prostych słów, które mogą bardzo wiele zmienić w waszych życiach. Mogą bardzo wiele zmienić w swoim życiu. Po pierwsze, po co tutaj stoję? Stoję tutaj dlatego, bo Bóg pragnie i czeka na ciebie. Niezależnie w jakiej sytuacji jesteś, On cię kocha i czeka i pragnie, żebyś do Niego zawołał. Nie daj sobie wmówić, że coś zrobiłeś złego i teraz nie możesz stanąć przed Bogiem. Możesz stanąć przed Nim, On na ciebie czeka. Dla Niego twoje jedno słowo, tak, wystarczy do tego, żebyś zgodził się z tym, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu i będziesz całkowicie uniewinniony. Także nie skupiaj się tak bardzo na swojej winie. Skup się na tym, co Jezus Chrystus dla ciebie zrobił. Ja świadczę moim życiem, że Jezus Chrystus realnie zmienia wszystko w życiu. Jestem człowiekiem, który w ostatnim czasie, słuchając tylko Bożej prawdy i idąc za wewnętrznym przekonaniem, które mam od Boga, obfituję we wszystkim, w każdym jednym aspekcie życia. A czytałem książki psychologiczne, książki rozwoju osobistego i nie miałem tego, co mam dzisiaj w Bogu. Dlatego chciałbym powiedzieć ci, że jeżeli poszukujesz dzisiaj prawdy i rozwiązań do swojego życia, to proponuję ci zrobić jedną rzecz. Zgódź się z tym, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu i zacznij słuchać tego, co masz w sercu, bo przez twoje serce mówi Bóg. I strzeż swojego serca. Strzeż tego, co tam jest w środku, żebyś rozumiał to, że to, co mówię, jest prawdą. Bo skąd wiesz, że to, co mówię, jest prawdą? Bo ci serce o tym mówi. Bo to w sercu czujesz, że coś ci się teraz porusza. To nie dlatego, że ja mądrze mówię, tylko dlatego, że ty w sercu masz przekonanie, że ten gość mówi od Boga. To stąd to wiesz. I stąd możesz wiedzieć też, jak będziesz stał sobie w pokoju. Teraz mówię do ciebie, przy pomocy twojego serca, że możesz obfitować w życiu, Bóg cię kocha, możesz mieć wszystko. Ale potrzebujesz się z Nim pojednać, potrzebujesz się z Nim spotkać i powiedzieć, że oddajesz Mu całe swoje życie. Nie zostawiaj dla siebie żadnych koncepcji, przecież i tak gówno z tego masz. Próbujesz, starasz się, spróbujesz różnych koncepcji, grasz w gry, inne używki. Chwilowe masz jakieś radości, ale czujesz, że coś jest nie tak. I powiem ci, że nie rozwiąże to się żadnym narkotykiem i żadną książką psychologiczną, dopóki nie pójdziesz do Boga i to On nie zacznie cię zasilać. Teraz jeżeli naprawdę chcesz realnej zmiany w życiu, to nie ma nic, co będzie miało większe przełożenie na twoje życie niż to, że pójdziesz teraz do Boga i się z Nim pojednasz, czyli powiesz Mu: tu nie chodzi o słowa, tu chodzi o to, co będzie w twoim sercu. Boga nie interesuje twoja modlitwa, ani to, czy stoisz, czy klęczysz. Bo interesuje to, czy realnie w sercu do Niego idziesz. I to nieważne, czy ty się czujesz winny, czy czujesz się grzesznikiem. Bo On cię zna, nie ukryjesz przed Nim niczego. To, co ty mówisz, nie jest ważne, bo On patrzy tylko na twoje serce. I dziś w swoim sercu oddaj życie Bogu, całe twoje życie. Nie zostawiaj dla siebie nic, a wszystko się zmieni. Bo On czeka na ciebie. I pragnie, i wychodzi w postaci takich ludzi jak my do ciebie, żebyś mógł coś w życiu zmienić. I jeśli naprawdę chcesz, to nie będzie jedyny głos do ciebie dzisiaj. Będą te głosy z różnych stron, a ty będziesz miał pewność, że to Bóg mówi do ciebie. Oddaj swoje życie.